na kolejnej wystawie. Wystawa nosi tytuł Jak tam w Ukrainie, a po ukraińsku? Jak tam w Ukrainie. Dokładnie coś nas łączy, przynajmniej w języku, myślę, że nie jest tak, żeby się porozumiewać. Na samym początku chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym gospodarzom, Miejskiemu Centrum Wspomagania Edukacji za to, że już ładne kilka lat pozwala nam tutaj działać i budować wystawy, ma nas dużą cierpliwość. Jest nam tutaj bardzo miło i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej toczyć. Zanim oddam głos, to chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów w imieniu dziekana Wydziału Sztuki Bartka Kostryckiego, który przepraszam serdecznie, że nie mógł się dzisiaj zjawić. Tak się złożyło, że mamy klęskę urodzaju dzisiaj, to nie tylko kobiety świętują, ale świętują również Uniwersytet Opolski. No i niestety został zadezwany do rektora, ale chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich gości, podziękować jeszcze raz gospodarzom i na pewno się u nas zjawi przy okazji różnych wydarzeń towarzyszących, które planujemy, o których będziemy informować. Ja może nie będę przedłużać, za chwilę też Tania, która jest sprawczynią, czy pomysłodawczynią tej wystawy, powie kilka słów, ale tymczasem będę dyrektor Polskiego Centrum Edukacji, Wspomagania Edukacji chciałam przywitać jeszcze raz serdecznie i poprosić o kilka słów, może chciałam też przywitać. Tak, chciałam wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie przywitać w naszym programie. Chciałam przywitać organizatorów tej wystawy i wszystkich, którzy tutaj mieszkają teraz w Polsce, a przyjechali z Ukrainy. Proszę Państwa, myślę, że to jest taki również dla mnie takie osobiste przeżycie. Bo dwa lata temu na dworcu ja miałam kartkę Hania, a Natalia, tak mi się dostawało. Dwóch lat jesteśmy bardzo blisko z rodziną, jestem bardzo blisko z rodziną. Natalia przyjechała tylko dlatego, że chciała przyjechać z własnymi wnukami. Bo powiedziała, że miejsce jej to miejsce Ukrainy, ale dzieci muszą żyć dla Ukrainy. I przyjechała tutaj ze swoimi wnukami i jego córkami. I wydawało mi się, że zrobiłam bardzo dużo, żeby się tu dobrzeć. Ale oprócz Lenia, który przyjechał jako dwulatek, to wszystkie pozostałe osoby z sercem, duszą i wspomnieniami są tam, w swoim kraju, i życzę wam wszystkim, żeby ta pomyśle najszybciej skończyła, bo wiem, jak ma życie, żebyście mogli tam wrócić, a Natalia zawsze mi mówi, tak bardzo bym chciała cię zabrać do swojego domu. Życzę wam, żebyście mogli jak najszybciej zaprosić na Ukrainę, a my na pewno tam jedziemy. Dziękuję. Dziękuję.